Bo ja się przed chwileczką dowiedziałam od jednej z najmłodszych uczestniczek, może nie tego spływu, ale osoby, która tutaj jest, że komitety mają w swojej ofercie i szkółkę żeglarstwa, tak? I zajęcia z żeglarstwa i co jeszcze? Zgadza się. Mamy w tym roku, w zeszłym roku zaczęliśmy tak naprawdę te kursy żeglarskie. Mieliśmy dwie grupy, w tym roku mamy już tych grup cztery. Przez cały lipiec te szkółki organizujemy dla dzieci i młodzieży. Mamy dzieci w przedziale wiekowym chyba od 10, tak mi się wydaje, że chyba najmłodsze ma 10 lat, najstarsze 16. No bardzo, bardzo dużą popularnością okazuje się, że te szkółki są. Bardzo popularne się zrobiły, ludzie są bardzo zainteresowani, dzieciaki fajnie się bawią. Naprawdę wygląda to wyjątkowo na tym zalewie, jak te dzieciaki w tych udeczkach tak sobie pływają z tymi żaglami. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo nam się to podoba. No oprócz tego, to co zwykle, zapraszamy wszystkich na rowery, na kajaki, supy, mamy deski sup, więc naprawdę u nas można spędzić miło czas. No oprócz tego też w tym roku pierwszy raz organizowaliśmy kurs na sternika motorowodnego. Pięknie. Od poniedziałku do piątku, w weekendy jak to wygląda? Przez całe wakacje mamy czynne codziennie. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 wypożyczalnia jest czynna, a w weekendy od 10 do 20. A jak się czujesz, prezes klubu Kontiki, jako kontynuator tych działań, które Jerzy Głowacki zrobił dla nas? Wdrożyłam się, staram się działać, pomagać, nakręcać towarzystwo do działania. No i z roku na rok się rozwijamy coraz bardziej. A dlaczego zwracamy na ten sport wodny? Dlaczego to jest takie fajne? Dlaczego warto to popularyzować? No można nie dość, że miło spędzić czas, można się zrelaksować, ale można też wypoczywać aktywnie. Także no to jest woda, to są fajne sporty i dla całych rodzin, i dla każdego indywidualnie. A można się jeszcze zapisywać? Taka osoba, która no nie wiedziała, że wcześniej może jakieś zapisy były czy coś? Nie wiem, ale chodzi o kurs żeglarski. No w tej chwili listę już mamy zamkniętą, ponieważ no te grupy już mamy na cały miesiąc. Ta ilość jest ograniczona, dlatego że mamy tylko do dyspozycji 9 żaglówek. No to więc te dzieci no ewentualnie pojedynczo najbardziej wtedy się uczą, jak są same jedne na żaglówce. Więc te grupy są 10-12 osobowe maksymalnie. Wy to prowadzicie? Tak. My mamy instruktora żeglarstwa, instruktora motorowodnego, instruktora sportów motorowodnych wszelakich, instruktora do nauki narciarstwa wodnego. Także tak, u nas w naszym klubie są takie osoby. Płyniemy w tym roku. Myślę, że wszystko pani Agnieszka pięknie. Ale pani Agnieszka to zupełnie inaczej. Panie burmistrzu, płyniemy w tym roku? Tak. Myślę, że pogoda pozwoli. Jak widać, frekwencja bardzo wysoka. Wszyscy przyszli, którzy się zapisali. To się cieszę właśnie, mimo tego, że o 8 grzmoty jakby zakrzyłem moją nadzieję, ale jak przyjechałem, to zobaczyłem taką liczbę osób, także się cieszę, że po raz trzeci możemy uczcić pamięć Jerzego, który był naprawdę wielkim naszym, który działał na rzecz rozwijania się sportu wodnego. Właśnie kim był Jerzy Głowacki? Jak go pan wspomina? Był osobą, która miała jedną z wielkich pasji, czyli sporty wodne. Jednym z założycieli i pierwszym prezesem klubu wodnego Kontiki. To jest bardzo ważne, ponieważ ten klub w 2012 reaktywowany był. Dzisiaj jest to kluba naszego regionu, działając w zakresie sportu wodnego, kształcą młodych ludzi. Właśnie teraz odbywają się zajęcia dla dzieci, również poznają arkana żeglowania. To jest bardzo, bardzo ciekawa i ciepła osoba, która wspominana jest przez wszystkich członków klubu. Bardzo serdeczna osoba, która zawsze miała na myśli Pińczów, czyli kochała nasze miasto. Panie burmistrzu, stoimy w tym momencie w miejscu. Zrodziła się koncepcja budowy bulwaru w tym miejscu. Tak. Mamy taką już koncepcję przygotowaną. Radni miejscy zatwierdzili ją ostatnio na komisjach i w najbliższym czasie w ramach planowanego szlaku turystycznego NIDA, który jest jednym z głównych programów w ramach OSI i PONIZE, czyli wszystkie gminy, które są w tym obszarze strategicznej interwencji, są zainteresowane, aby ten szlak powstał, czyli osią
turystyki w Łażę Kanita. Czyli po Ponidzie związane nagrodą Łażę. To jest wszystko, cieszę się, że właśnie w tym miejscu będziemy kiedyś podziwiać również plażę, którą powiemy, i kąpielisko. Plaża, kąpielisko, co jeszcze tutaj będzie? No i oczywiście to, co brakuje teraz, czyli slip dla kajaków, przystań, mini przystań kajakowa. Z tym, że jeszcze nie wiadomo, czy poprawię sobie czy po lewej, decyzje środowiskowe, niedługo będę już sportować, bo ja jednak to jest teren zalewowy i Natura 2000. I to jest też taki pewien problem, który musimy sobie z tym poradzić. A kto wam opracował koncepcję? Nie, nas w firmie, było to się w przetargu, albo to, czego się pamiętam, to firma krakowska. Myślę, że to jest dobry kierunek w mieście. Koncepcja jest bardzo dobra, kompleksowa i przewiduje różnego rodzaju, również część sanitarną oraz możliwość przebierania też. Jakieś molo planujecie? Nie, nie, to wie pan, to jest rzeka. Rzeka to jest żywioł, teren zalewowy, także jeżeli mówimy o molo, to bardziej mam na myśli tu zalew, także na zalewie tak. Na zalewie też. Tak, oczywiście pomost i slip dla kajaków. I kiedy możemy ewentualnie się spodziewać takich zmian tutaj? Jest to planowane na 2027, czyli właściwie okres finansowania się rozpoczął. Czekamy na pierwsze nabory i złożymy wniosek odpowiedni, czekając oczywiście na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Działacie w tym kierunku, bo chcecie iść w kierunku rozwinięcia turystyki? Jak mówiłem, jest to duży projekt, który wchodzą gminy od Sopkowa poprzez Jędrzejów, poprzez Kije, następnie Michałów, gmina Pińczów, aż do Nowego Koszyca, czyli wszystkie gminy, które są, leżą wzdłuż rzeki Nidy, są zainteresowane, aby taki szlak turystyczny powstał, czyli każdy na swoim terenie proponuje oczywiście różne atrakcje. My mamy tu zalew, mamy też oczywiście zabytki, tak aby ta oferta była bardzo kompleksowa i nie na jeden dzień jak w tej chwili, tylko to ma być według nas oferta przynajmniej na 3-4 dni. I ostatnie pytanie, panie burmistrzu, skoro jest już koncepcja, to wiemy mniej więcej, no jakie koszty? No właśnie tych kosztów nie bardzo wiemy, ale oczywiście te koszty są tak zmienne. Ostatnio pokazał, że ceny robocizny i materiał rosły o 100%, czyli myślę, że około 1-2 miliony. Pani Agnieszko, czy to jest dobry pomysł, żeby po pierwsze zagospodarować tutaj tą przestrzeń, żeby powstała tutaj właśnie stanica i żeby co? Żeby powstały tutaj bulwary. To jest bardzo dobry pomysł. My jak najbardziej jesteśmy za. Z panem burmistrzem też rozmawialiśmy od samego początku na temat powstania tutaj właśnie takiej stanicy dla kajaków. Turystyka kajakarska bardzo się rozwinęła i cały czas rozwija się. I to naprawdę ułatwi i turystom, i nam, którzy obsługujemy takie spływy kajakowe, no tą obsługę, także jak najbardziej jest to potrzebne, żeby były takie zaplecze toaletowe, żeby były pomosty do bezpiecznego wpuszczania kajaków do rzeki. Także jak najbardziej my wspieramy i zawsze będziemy pomagać, jeśli tylko będziemy mogli.